Czy warto jest pomagać? Warto, bo dlatego trzeba pomagać potrzebującym i chorym, dlatego żeby szybko wyzdrowieli i dobrze żyli. Bo czasami komuś pomagam, jak jest smutny. Po prostu próbuję go pocieszyć. Na przykład jak ktoś jest poważnie chory, to trzeba go jak najszybciej wyleczyć, a jak nie jest za bardzo chory, to można trochę poczekać na to. Ludziom pomaga się tak, że można je tak wyleczyć po prostu jak normalnie, że można mu dać jakieś lekarstwo, czy jak ktoś złamał nogę, to można mu dać bandaż na nogę albo na rękę. Kiedy mój tata leżał w łóżku, bo trochę go bolała głowa, to ja umyłam wszystko. Pomagałaby tak, żeby komuś dałam jakąś zabawkę, żeby się pocieszył. Pomagam często babci zrobić zakupy. Jak komuś pomagam, to też jestem szczęśliwa. Na przykład ja zbieram pieniążki na jego lekarstwa, żeby nie tracił pieniążków na inne lekarstwa. Żeby był szczęśliwy i żeby wyzdrowiał. Mogę wszystkim pomagać, zwierzętom, starszym, wszystkim ludziom na całym świecie, nawet zwierzątom. Warto pomagać dlatego, żeby ludzie byli zdrowi, żeby nie chorowali, żeby mogli się bawić z przyjaciółmi, a nie siedzieć u doktora w szpitalu. Pomogłam babci rozkładać talerze, sprzątać. Warto jest pomagać dla potrzebujących. Na przykład, jak są w chorym stanie, pojawia się na ich uśmiech i jest wesoły. Warto pomagać, bo to jest dobry uczynek. Tylko, że komuś się pomaga, to znaczy, że się robi dla niego dobrego. Że mój tata miał skręconą kostkę i ja nie wtrącałem się, tylko robiłem inne rzeczy. Na przykład jak się ubieram do przedszkola. To co? To mama mi się pomaga ubierać. Oliwier uczęszczał do naszego przedszkola przez 4 lata. Zdiagnozowano u niego poważną chorobę, która wymaga kosztownego leczenia i rehabilitacji. W niedzielę, 24 października, odbędzie się kiermasz dla Oliwiera, który będzie przed kościołem świętego Karola Boromeusza. Zacznie on się o godzinie 13, będzie trwał do 15:30 i w czasie tego kiermaszu będą sprzedawane ciasta, misie, będzie koło fortuny, będą również ciekawe animacje dla dzieci, więc zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Opola. Kiermasz zakończy się oratorium w kościele Karola Boromeusza, na którym wystąpi chór i również na niego serdecznie zapraszamy. W trakcie tego kiermaszu będziemy zbierać pieniążki na kosztowne leczenie i rehabilitację Oliwiera.